Czy okazuje się, że ten Jagak ze wcześniej, z którym walczyłem, jednak przeżył? On był najtrudniejszym bossem do tej pory. Co teraz mu się stanie? No po prostu słodki, dajcie spokój, kurde! Okej, halo, halo, witam serdecznie. Zagrałem sobie dzisiaj po raz kolejny w Outriders, odcinek numer 23. No i całkiem prawdopodobne, że w sumie będzie to taki ostatni odcinek. Z tego co wiem, właśnie jesteśmy na tej... W sumie nie wiem, czy ostatniej albo przedostatniej mapie. Przejdziemy sobie właśnie takim oto dłuższym korytarzem. Ma być właśnie ta jakaś walka z ostatnim bossem. Więc nie wiem, ciekawe rzeczy się będą bez wątpienia działy. Więc proszę bardzo, to jest nasz główny cel. Dostanie się do tego ogromnego statku o nazwie Caravella, który jest źródłem wszystkiego, powiedzmy. To jest właśnie taki inny statek tej całej ludzkości. Większość z tych naszych sojuszników uważała, że w ogóle nie ma prawa być w tym miejscu, że jakoś tam wybuch w jakichś niewytłumaczalnych okolicznościach już na ziemi, a jak się okazuje, jednak tak nie było i związana jest z tym jakaś, nie wiem, wielka tajemnica. Gdy Paxowie zaczęli uciekać, Monroy kazał schwytać tych, którzy jeszcze pozostali. Byli lojalni i ufni, a potem pozamykał ich w tych obozach pracy. Z tego co wiem o Paxach, nie mieli żadnych szans na przeżycie. Wszystko przez Monroya. Kiedy zrozumiał, że Paxowie zmieniają się w dzikich, wydał rozkaz zamordowania ich wszystkich, nim przejdą transformację. Wszystkich. Oprócz tych, którzy mieli dla niego pracować. No tak, czyli właśnie ta rasa, która zamieszkiwała to całe miejsce, no to została oczywiście zamieniona w te całe potwory i ten Monroy to jakiś reprezentant chyba tej ludzkości, który tym pierwszym statkiem właśnie zarządzał i... No niestety wymordował resztę osób, która miała się, nie wiem, zamienić w potwory, a resztę zwerbował. Więc dosyć nieprzyjemny koleś. Szczerze mówiąc, nie czytałem tych wszystkich notatek w taki bardzo szczegółowy sposób, więc nie wiem, co się z tym Monroyem jeszcze stało. Ale jeżeli wiecie, to zawsze możecie napisać w komentarzach. Będę musiał te wszystkie notatki jeszcze poczytać może. A może wyczytaliście, więc nie wiem. Być może jeszcze dowiemy się na przestrzeni tego ostatniego odcinka. Więc proszę bardzo, mamy się zbliżać do tej całej Caravelli. I z tego co widzę, proszę bardzo, mamy pierwszych przeciwników. Ale chyba będzie lepszy karabinek w ogóle. Zmienione bronie całkowicie. Teraz już bijące po kilkanaście tysięcy, więc nie ma tragedii, raczej powinienem wygrać to wszystko w całkiem przyzwoity sposób. Dziewiąty poziom świata. Myślę, że... Znaczy, dziesiąty to jest najwyższy, jaki mógłbym sobie ustawić, ale nie chcę, żeby te wszystkie walki trwały jakoś super długo. Dziewiąty i tak jest w miarę, powiedzmy, że nie aż taki prosty, więc nie ma co aż tak super tryhardować. Dobra. Wszystkich niby zamorduje na hita. Ale ci są jeszcze dosyć prości. Gorzej będzie, jeżeli będzie jakiś boss albo coś w tym stylu. A całkiem możliwe, że już niedługo takie coś się nam pojawi. Dobra. Ciekawa broń, jakieś jeszcze osłabienie chyba nakłada tym wszystkim przeciwnikom. Albo spowolnienie. Czasami właśnie byli tak na niebiesko zaznaczeni. Więc ciekawa sprawa. Dobra, kolejna fala, jest ich coraz więcej. Jak sobie radzić z takimi ilościami? No nie ma jak na razie super spektakularnych wrogów. Nie wiem, poczekajmy sobie na wszystkich. No i teraz wystarczy jedynką i wszystkich mordujemy. Patrzcie na tą znakomitą taktykę, dobra. Jakoś wychodzi. No a z takimi to jest prosta sprawa. Czekam na mocniejszych wrogów. O, to jest już mocniejszy koleś, dobra. Jasna sprawa. No a ta broń sobie dobrze radzi, kurde. Nawet na jedno combo potrafię go zabić. Chyba będę niedługo musiał zmienić ten cały świat. I wtedy dojdę do tego 15. Z tego co wiem, 15 już jest ten maksymalny. W zasadzie jesteśmy niedaleko. Dobra, więc pierwsza misja zwyciężona i co tym razem? Mamy jakąś notatkę. To dziennik Mikołaja Galiatkina. Generała Monroya. Może pod koniec ogarnęły go wyrzuty sumienia za to, do czego się przyczynił. Nie wycofał się do Caravelli. Odejść od tego wszystkiego. Prosto w burzę anomalii. Dobrze.
czyli nie wszyscy ludzie byli właśnie tacy źle nastawieni, powiedzmy, że chcieli to wszystko wymordować, tą całą obcą rasę. Niektórzy postanowili, że inaczej będą robili. Walki trwały przez wiele dni. To była kompletna rzeźnia. Potem nadeszła burza. Ludzie Monroya zostali zdziesiątkowani. Wtedy zobaczyli Flores na orbicie i postanowili wezwać pomoc. Wtedy zaczęli nadawać sygnał. Ale sygnał się nie przebił. Pomoc nie nadeszła. Spalili wszystkich. Monroy kazał ludziom ukryć się w statku, który odcięto od świata. No właśnie, mamy tutaj masowe mordy, tyle osób zginęło, więc trochę nieprzyjemnie. Zostali spaleni, to jeszcze jakimś od silnika chyba. Ale przykra sprawa. Masowe morderstwo. Czy ktoś pójdzie za to do sądu siedzieć? Nie mam pojęcia. Dobra. W takim razie mamy kolejny pojedynek. Okej, okay, jasna sprawa. Jak sobie z nimi radzić? Jest ich całkiem... To jest całkiem duża ilość. O kurde! Jeszcze jakieś bombardowanie nieprzyjemne. Dobra. Rozmocznijmy sobie od tych broni na krótkie odległości. Czekamy na jakichś mocniejszych bossów. Tu jeszcze się jakiś chowa na plecach. Come on, koleś. Zaraz cię znajdę. No nie, jeszcze ci snajperzy na super daleko. Jak sobie na nich radzić? Coś tam obijam, ale ta snajperka chyba nie jest aż taka super potężna. Bywałam już lepsze. Kurde, jeszcze bombardowanie. Ja nie mogę. Może tego bossa powinienem jakoś załatwić. Jeżeli da rady na jedno combo. Kurde, muszę zbroń zmienić. Halo, halo. Zobaczmy. A, dobra, całkiem nieźle to wszystko bije. Patrzcie na ten damage, tak jest. Ale znając życie tych bossów, będzie jeszcze znacznie większa liczba. Nie tak łatwo. Kolejni do nas podchodzą i to na super blisko. Come on, kolesie. A to są te bastiony, te tanki wszystkie. To może nie być aż takie proste. O, idzie kolejny boss. Ja już rozpoznaję tą akcję tego skilla. Zaraz może być bardzo nieprzyjemnie. Jeszcze ci wszyscy snajperzy, kurde. Jak sobie rado radzić? Zaraz boss nas będzie cisnął. No tego na jedno combo raczej nie załatwimy. Dobra, to sobie zostawię na nieco później i... chyba jakoś, nie wiem, pochodzę w kółko może coś w tym stylu, co ja mam robić teraz? Jakie skille, no nie. Dobra, pójdźmy na jakąś resztę, powiedzmy. Na tych trochę słabszych to się jakkolwiek uleczymy. To jest w sumie dobra miejscówka, żeby zawalczyć. Więc czekam na kolejnych, mamy skille zaraz nowe. Zaraz, zaraz, czemu ja ich tak mało biłem przez chwilę? Jakby był za jakąś tarczą. O kurde, bombardowanie zaraz będzie. Uciekam z tej lokacji. Skupmy się na tych trochę mniejszych i dopiero wtedy na bosie. Dobra, powoli wychodzi jeszcze snajper. Dobra, jeden załatwiony, ale jeszcze ktoś jest. Ten się jeszcze teleportuje, boss do mnie, no nie. Come on, załatwiamy snajpera. Dobra, jednego już mamy. No i teraz tego bossa trzeba będzie zaraz załatwić. Tam jeszcze jest jakiś dalej, ale... chyba to już powinno załatwić sprawę. Tamten jeszcze bombardowanie szykuje. Jezu Chryste, ale denerwujący. Cały czas nowi się pojawiają. O nie! Chyba będę musiał jakoś uciec jeszcze przez chwilę. Dobra, okej, okay, dajemy radę powoli. Jeszcze mamy skilla. Dobra. Kurde, ale wbijają na blisko. Dobra, i chyba to już powinno załatwić sprawę. Jeszcze na ulepszonym skillu. Na ulepszonej broni. Dobra, tak jest. Przeszliśmy. Pola bitew. Dżungle. Ruiny obcych. Pustynia. Tyle utraciliśmy. Nie wierzę, że w końcu tu jesteśmy, przy tym cholernym sygnale, który słyszałem w dniu lądowania. I nadal nic z tego nie rozumiem. Chyba zaczyna mi się to wszystko układać. Po sposobie, jakim Paxowie kontrolowali anomalię obelskami, sądzę, że to oni panowali nad energią tej planety. To oni stanowili równowagę. Ale kiedy Monroy uniemożliwił im używanie obelisków z powodu czystego strachu przed niezrozumiałym, burze anomalii rozprzestrzeniły się jak niekontrolowany pożar po całej planecie, powodując mutację wszystkiego.
Cały czas myśleliśmy, że znajdziemy miejsce poza anomalią, podczas gdy znaleźliśmy miejsce, gdzie powstała, gdzie Monroe ją stworzył. To trzeba przyznać, że ciekawy zwrot akcji. Ta fabuła jednak nie stoi aż na takim, znaczy, słabym poziomie. No, jest w sumie całkiem okej. Oczywiście interesująca historia, ma to wszystko jakiś sens. Więc pod tym kątem nie ma co narzekać. Jest to może jakaś fabuła pokroju, jak ja już tam, nie wiem, The Last of Us Part 1, oczywiście tutaj zaznaczę. Ale nie wiem, myślę, że jeżeli chodzi o taką grę w sumie przeznaczoną na rozgrywkę kooperacyjną przede wszystkim, no to wygląda to całkiem w porządku. Dobra, więc mamy kolejną walkę, tym razem z jakimiś bijącymi na odległość, znaczy tymi wszystkimi sokołami, więc ulepszmy sobie broń i jak to bije. No, jeżeli trafię headshota, to za kilkanaście tysięcy, więc nie ma tragedii. Dobra, jeszcze trzeba patrzeć i jeszcze mamy kolejnego bossa, żeby nie było zbyt prosto. Dobra. W tej barierze jestem mniej więcej dobrze ochroniony. Może z tego będzie łatwiej bić. Patrzcie na to rzeczywiście. Jeden już tutaj padł, więc raczej bez problemu powinniśmy dać radę. Chociaż ten przeciwnik czasami posiada takie dosyć ciężkie do ogarnięcia ataki. Dobra, ulepszę sobie broń. Tak jest i patrzcie na to combo. Teraz powinniśmy już go dokończyć. Jeszcze go mogę spowolnić za pomocą, a już nawet nie trzeba. Dobra. Mój ojciec opowiadał mi o tysiącach, które wspinały się po sobie nawzajem, próbując dostać się do Flores podczas startu. Ludźmi, którzy zostali pozostawieni z tyłu. Połowa z nich pewnie wyrżnęła resztę dla ostatniego miejsca na Caravelli. Tanner, Jakub. Wszyscy powinniśmy byli być z resztą, tonącą w chaosie i beznadziei, którą rozpętali dyktatorzy i szaleńcy. Gdyby nie to, że silnik Caravelli wybuchł i zabił większość Outriderów, to nas pozostawiono by na ziemi. Dwoje żołnierzy w cholernej armii Monroya więcej, walczących o wydostanie się z ziemi, przybywających tu na rzeź Paxów, niszczących całą planetę, jeszcze zanim reszta zdążyła na niej stanąć. No dobra, więc tym oto sposobem jesteśmy już przy tej Caravelli, więc chyba zbliżamy się na tą walkę z ostatnim bossem, więc bardzo ciekawa sprawa. Jeszcze zanim przejdę do środka, być może jakieś nowe bronie znalazłem albo coś w tym stylu? Znaczy wiele rzeczy, ale żadnych, co by mnie ustawiły. Co najwyżej mógłbym sobie wykraftować jakieś te gorsze przedmioty. Już po kilkanaście tysięcy damage'a, więc nie ma tragedii. Ale zawsze spoko. Muszę jakieś wbić na wyższy poziom i dopiero wtedy lepsze bronie będą mi tutaj wypadały. Więc dobra, chyba jesteśmy w okej stanie. No i chodźmy sobie na walkę z bossem. Tak czy inaczej, koniec trasy. Udało nam się przybić nadajnik pomimo przeciwności. Szkoda, że Jane nas nie widzi. Więc dobra, przeszukujemy te całe tereny tej całej Caravelli. Może uda nam się odnaleźć jakieś sekrety albo coś w tym stylu. Ale szczerze mówiąc, nic takiego jednak nie widzę. Myślę, że jakaś skrzynia mogłaby się jednak znajdować w jakimś zakamarku. Ale jednak nic takich rzeczy. Ale klimaty dosyć ponure. Wszystko zostało totalnie zniszczone, zdewastowane. Nie ma żadnej żywej duszy. Wszyscy totalnie wymordowani, tylko jakieś skafandry się walają po kątach. No dobra, wejdź na mostek. Czy to jakaś cutscenka będzie? To tutaj. 5, 6, 7, 3 stopnie na północ. 22.8016 stopnie na wschód. To działa. 5, 6, 7, 3 stopnie na północ.
O Boże, to działa! Włączcie światło! Patrzcie! Dokładnie to widziałam! A ty ze mną! Czano... To nieprawda. Tak, to ta planeta, ale już jej nie ma. Nie! Nie, to... Nie dotykaj mnie! Idźcie sobie. Nie mam dzisiaj na to ochoty. Wszystko gra? Ty... Ty tu jesteś. Ja... Wyobrażałem sobie to wiele razy. Ale nigdy ciebie. Kim jesteś? Kim jestem? Monroe. Ale jak? Jakim cudem? Jak statek dotarł przed nami? A jak myślisz? Zostawiliście nas, kiedy Ziemia się rozpadała. Ale mnie niełatwo zabić. Zbudowaliśmy nowy silnik. Ten silnik deklasował wcześniejsze. Gdy wciąż przemierzaliście kosmos, my zdążyliśmy tu dotrzeć. Gdybyście widzieli prymitywne społeczeństwo miejscowych, traktowali nas jak bogów. Tak. Widziałem, co z nimi zrobiłeś. Rozumiem. Więc to nie jest ratunek. Czemu nie przybyliście, gdy wzywaliśmy pomocy? Flores przyleciał tutaj 30 lat temu. Aż 30 lat tkwienia w tym piekle! To piekło. To twoja wina. Spędziłam całe życie w tamtej dolinie. Mordowaliśmy się nawzajem i po co? Odebrałeś nam nadzieję, zanim tu dotarliśmy. Nie pochlebiajcie sobie. Wy też nie byliście wcale tacy święci. Paxowie nie byli tacy ulegli. Mieli moce. Tak wiele mocy. Musiałem to wszystko zrozumieć. I co, zrobiłeś łapankę? Torturowałeś ich, sukinsynu. Jesteś tak naiwny? Jak długo te stworzenia by nas tolerowały? Obróciły przeciw nam. Rzuciłyby nas na kolana. Pragnąłem tylko ich mocy dla nas. Dla nas, dla wszystkich. Żeby przetrwać, być silnym. Co nie widzicie? Traciliśmy ziemię, bo było napisane więcej. Ale twój los jest w moich rękach, dziecko. To, że masz moce godne bogów, jest przede wszystkim moją zasługą. To, co zrobiłem dla ludzkości, to ocalenie nas. Raczej nas skazałeś. Ale wygrałem. Koniec. Chuj z nim. Nie traćmy czasu. Muszę podłączyć nadajnik do zasilania karaweli, żeby połączyć się z Flores. Kurwa. Już tu są. Trzeba wiać. Nie, nie. Zostaj. Muszę to zrobić. Rób co musisz, doktorze. Te drzwi długo nie wytrzymają. Posłuchaj. Jeśli ta bestia zniszczy kadłub, stracimy elektronikę i kapsuły, wszystko. Zajmę się tym. Tylko ściągnij te kapsuły. No dobra, w takim razie czeka nas jakaś ostatnia epicka walka. Tak bym stawiał. A jeszcze mamy coś do zebrania w tym miejscu? Jak my w ogóle się dostaliśmy aż tutaj, to chyba z tej strony. No dobra, w takim razie pokonaj Jagaka. Czy okazuje się, że ten Jagak ze wcześniej, z którym walczyłem, jednak przeżył? On był najtrudniejszym bossem do tej pory. Co teraz mu się stanie?
po prostu słodki, dajcie spokój, kurde! What the hell, jak sobie na teraz na wariata radzić? Dobra, w takim razie odpalamy skille, ile tam mamy. I dużo zdrowia mu jednak nie robię do tej pory. A on potrafi te bomby nawalać, o kurde! Dobra, w takim razie to będzie dosyć ciężka rozgrywka. Jasna sprawa. O, te właśnie kule też potrafią mocno nawalać, więc trzeba się na nich skupić. Kurde, ile on w ogóle tego ma? To wiele naraz. No cóż. Trzeba było nie zaczynać, a zaraz nie żyje. What the hell is this? O nie. Dobra, może cokolwiek, jakoś zdrowie bym sobie dodał, okej. Coś z tego wyszło, ale powoli. Ja nie mogę, ile on tych kul nawalił jeszcze. Niesłychana sprawa. Muszę jakoś to wszystko omijać. O, jeszcze ataki dystansowe. Ja nie mogę, ale hardkorowa sytuacja. Dobra, trzeba cały czas biegać ewidentnie. I tyle. Dobra, to będzie tak niemożliwie ciężkie, że nie mam pojęcia. A gdybym się skupił na tych mniejszych, może właśnie te wszystkie kule byłoby łatwiej ładować, ale nie wiem, czy to dobry pomysł. O wiele wolniej wyjdzie z pewnością. Ale postaram się może dla odmiany te kule teraz nawalać i zobaczymy, czy lepiej teraz wyjdzie. Dobra, potrzebuję więcej leczenia, jeżeli to jest taka możliwość. No i zobaczmy te wszystkie kule teraz, okej. Na tym się teraz skupię i jeszcze jedna jest z tej strony. W takim razie proszę bardzo, ładujemy. No i teraz bossa. Więc proszę bardzo, otrzymujesz skille po raz kolejny. I w zasadzie powoli wychodzi. Może to właśnie będzie lepsza taktyka. Dobra, jeszcze mamy w sumie całkiem sporo ammo. No, kolejne kule, więc teraz sobie pobiegamy po prostu w kółko. I zaraz podejdziemy ze skilla. Dobra, już się mniej więcej kolesia wyuczyłem, więc myślę, że jest potencjał na wygraną. Dobra, ulepszone bronie, tak jest. Jeszcze kolejne nawala. Mi to nie przeszkadza. Czuję, że jest potencjał na wygraną, ale boję się, że to dopiero połowa. Tak to właśnie na samej górze widać. Zobaczymy, co twórcy wymyślą tym razem. Więc w sumie końcówka. Dobra, przecinamy go, okej. No nie, ale obrywałem jeszcze na tych kulach, kurde. Dobra, jakoś wyszło i teraz ten. I to już koniec jest? Wygrałem? Czy to jest połowa, pytanie? Dobra, więc chyba udało mi się dotrzeć do drugiej fazy. Tylko błagam grę, żeby od tego momentu to teraz wychodziło. A nie, że będę musiał od całego początku to wszystko przechodzić. To było dosyć głupie. A z tego co widzę, ja muszę walczyć z jakimiś w ogóle innymi. Na czym to wszystko polega? To dosyć ciekawa sprawa. To muszę sobie z takimi radzić nagle, no ale dobra. Ciekawe, gdzie mnie to wszystko doprowadzi. Czy ten jak zginął, czy jak? Nie wydaje mi się. No i mamy wariata. Więc postaram się to wszystko za pierwszym razem wygrać, ale no nie wiem. O kurde, ten jak przewiduje te ataki jeszcze, no nie. W takim razie powiedzmy, że te kule na samym początku zniszczę. O rany, patrzcie panowie, jak on nawala teraz. Czy on ma jakoś trochę mniej zdrowia, czy mi się wydaje, nawet nie wiem. Tak, jeszcze mi bije z czegoś na odległość. Oj, ciężko będzie. Kolejne kule, więc chyba warto sobie, nie wiem, pododżować, biegać na maksa i w zasadzie tyle.
Inaczej nie ma szans teraz. Kurde, ale obrywam. Ale obrywam. Ja łatwo. Co jeszcze, jacyś inni przeciwnicy? Okej. Okay. To będzie w sumie ułatwienie. Będę mógł się uleczyć. Więc łatwa sprawa. Kurde, ten jeszcze jak nawala. No nie. Możemy się uleczyć na tych najgorszych w sumie. To jest dobra taktyka. Oni są w sumie takim HP chodzącym, więc to jest w zasadzie dosyć proste. Dziękuję serdecznie twórcy. No i ten jeszcze kolejne kule, że u niej było zbyt prosto. Dobra, temu jeszcze tam walnę jakoś bokiem. Może coś otrzyma. Dobra, ładujemy mu jeszcze jakieś combo, ale... weźmy jeszcze może amunicję na wszelki wypadek. Ten jeszcze jakąś barierę wzywa. Ja nie mogę. Oj, ciężko będzie. A w sumie tamtych to ja mogę sobie zostawić. Dobra. Tamtych to ja zostawiam na leczenie. Jeżeli będę miał mało HP, to dopiero wtedy ich zamorduję. To jest najlepszy pomysł, ja wam mówię. Dobra, kule trzeba właśnie niszczyć. One są priorytetem, powiedzmy. A tych mniejszych to ja zostawiam na później. Albo powiedzmy, że trochę się tam uleczę. No teraz akurat będę potrzebował. No i mamy leczenie w odpowiednim momencie. Dobra. A ja mu tak mało zrobiłem. Ja mu tak mało zrobiłem, że nie wiem. No i to będzie ciężka walka, no. Jeszcze tamten bije z jakiegoś pioruna czy tam czego. Dobra, teraz jest dobry moment. No i teraz tego ciśniemy. Coś tam oberwał, kolejne kule, ja nie wierzę. Dobra, zaraz zostanie jedna zniszczona. Jeszcze, z czego on nawala do mnie? What? Dostałem w głowę? Co się w ogóle stało przed chwilą? Jakiś taki dziwny, tani strzał oberwałem. Dobra, okej. Okay. Jeszcze jakoś daliśmy radę. Dobra, kulą sobie jeszcze obrońmy się. I gdzie jest ten boss? Jagak? Tam jest. Okej, okay, jasna sprawa. Tutaj go ciśniemy. Po prostu ta walka ta trwa tak długo, że aż mi brakuje tchu, żeby to wszystko komentować, więc nie wiem, widzimy się może na samym końcu jakoś, jak będzie już końcówka. Ale w sumie jakoś powoli wychodzi. Ta faza wychodzi trochę prościej. No, patrzcie na to, jak jestem blisko wygranej. Może nareszcie się uda. Co wy o tym sądzicie? Czy jest potencjał aż taki wielki? Myślę, że w sumie tak. No nie, jeszcze się koleś tych mniejszych wzywa, więc nie aż tak łatwo. To sobie od razu ich zamordujemy i zaraz być może zwycięży. Już jestem bardzo blisko zwycięstwa, więc come on. O nie, on jeszcze ten atak z pleców nawalał. Dobra. I come on. Mordujemy. Mordujemy wariata. Tak jest. To już będzie chyba zwycięstwo. Dobra, i... tak jest, daliśmy radę. Dobra, ale to nie smakowało tak dobrze. Musiałem zejść bardzo z tymi poziomami wszystkimi, bo okazało się, że zginęłem w międzyczasie i wszystko musiałem od początku rozpoczynać, więc to już tam zmieniłem trochę. Więc przegrałem z bossem po części. Zahedi! Co się tam dzieje? To działa! Mam kontakt z Flores! Śle pierwsze kody startowe! Już! Cholera! Dobrze! Nie damy im rady! To zaraz wybuchnie! Już prawie! Już prawie! Musimy biec! Nie mogę! Muszę przesłać kody! Moja broń! Rzuć mi ją! Wynacha, Zahedi, utkniesz!
tu! Kapsuły są ważniejsze niż ja! Uwaga! Kurwa! Nie, Zahedi! O kurwa! Zahedi! Siadać! Nie zamierzam już nikogo stracić. Sygnał. Nadajnik. To wszystko na nic. Ej, widzicie? Patrzcie tam! Zadziałało. Udało wam się! Mój Boże. Chyba część komend została przesłana. No, jak zwykle powtarzam, trzeba zawsze walczyć do końca. No to co? Ludzie Monroya? Nie, nie sądzę. Kim jesteście? Jesteśmy ze strefy wojny. Jesteście Outriderami? Są opowieści o Alterdzie i Outriderach. Otworzyli granice. Znaleźli w lesie lekarstwo. Idziemy waszym śladem od strefy wojny. Ruszamy dalej. I to było tyle? Nie wiem, jeszcze przy okazji jakiś mamy los tych ostatnich kolesi, ale to chyba... Już same napisy będą i w zasadzie tyle. Więc nie wiem, może jeszcze warto... Nie, dobra, powiedzmy, że pominiemy i zobaczymy, co w związku z tym. Tak jest, to już napisy końcowe, więc w zasadzie mógłbym jakoś podsumować tą całą serię. Znaczy w zasadzie nie wiem, czy to będzie ostatni odcinek. Być może jeszcze będę nagrywał jakieś dodatkowe odcinki, na przykład, że... Będę wbijał do tego 15 poziomu świata, może to by właśnie kogoś jeszcze interesowało. Może jeszcze jakieś streamy będę z tego wszystkiego nagrywał, więc jeżeli chcecie coś takiego zobaczyć, to piszcie w komentarzach i wtedy na drugim kanale do streamu bym to wszystko uwzględnił. A oprócz tego myślę, że bardzo całkiem ciekawy tytuł. Jeżeli chodzi o ten 2021, no to nie było jak na razie zbyt dużej konkurencji, więc myślę, że... Na dzień dzisiejszy jest to jedna z najlepszych tych zupełnie nowych produkcji, ale jednak jest w niej bardzo dużo wad. Na przykład samo niedopracowanie cutscenki, które się przerywały w zasadzie w samym środku, jakiś ten podkład dźwiękowy, ten polski dubbing. Myślę, że to pozostało wiele do życzenia. W grze znajdowały się też takie pojedyncze bugi, więc samo dopracowanie takie trochę przeciętne, ale jeżeli chodzi o... główną rozgrywkę, właśnie tą całą strzelaninę. Myślę, że to bardzo przyjemna rozgrywka. Grafika również stoi na przyzwoitym poziomie, chociaż do niektórych gier z branży jeszcze zostaje duża różnica, jakieś tam, nie wiem, Red Dead Redemption 2 albo inne tytuły z otwartymi światami, więc nie jest to najlepsza produkcja, ale takie, nie wiem, 7 na 10, coś w tym stylu.
Więc nie wiem, być może to uwzględnię w takim top 10 gier z pierwszej połowy 2021, tak bym stawiał. Więc to jeszcze zobaczę. Planuję właśnie taką listę, no i wtedy może powiem to jakoś, nie wiem, bardziej szczegółowo. No i w zasadzie to było chyba na tyle, więc pominiemy sobie napisy końcowe i zobaczymy, co jeszcze dalej będzie. Okej, czyli teraz mamy dostępne jeszcze jakieś ekspedycje. Stwórz drużynę z innymi graczami i razem zmierzcie się z wyzwaniami Enoch, by zdobywać zasoby i z kapsuł i potężne wyposażenie. No właśnie, wtedy jakieś lepsze można rzeczy zdobywać, więc całkiem ciekawa sprawa. Czy ja uzyskałem dostęp do jakiejś zupełnie nowej lokacji, po prostu na samym końcu, po prostu takie, nie wiem, zwycięstwo, że Zahedi wszystko nam udało nam się dotrzeć, nie wiem, zbudować jakiś ostatni obóz. Jak to w ogóle na mapie się prezentuje? Ciekawa sprawa. Czas ruszać. Karawela, obóz Outriderów. Czyli oni sobie po prostu spokojnie żyją i to było w zasadzie na tyle. Może jeszcze tymi wszystkimi ekspedycjami dałoby radę coś jeszcze wykonać. Jak to by w ogóle wyglądało? Zebrać? O kurde! A panowie, jeszcze jakieś fajne przedmioty, żebym zebrał. A to legendarny, ale bije trochę słabo. Ale jak wygląda w ogóle ta broń? Kurde! A dziwna, jakieś ciekawe ma chyba ulepszenia, lodołamacz. Zabicie mrożącego zadaje 7000, kurde, całkiem mocne, okej. Jeszcze coś dodatkowego? Więc mamy kilka tutaj epickich przedmiotów, ciekawa sprawa. Dwie legendarne bronie, dwie snajperki. Więc wiem. Więc może jeszcze będę nagrywał jakieś streamy z tego, zobaczymy. Nie mam w zasadzie jeszcze pojęcia. Więc jeżeli was to wszystko interesuje, zostawiajcie lajki, sobie dzwonki po kolejne odcinki z tej serii i z innych serii jakichś nadchodzących. A to o co chodzi jeszcze? O kurde! Fabryka chemikaliów? Co to w ogóle znaczy? W oku cyklonu. A, to są te wszystkie ekspedycje, to wtedy trzeba kopa już grać. I trzeba minimum 15 poziom. A, to jeszcze nie jest koniec rozgrywki, okej. Okej, jasna sprawa. Więc to może jeszcze sobie kontynuować dalszą przygodę. Nie wiem, w jakimś kopie. Więc główna fabuła zwyciężona. Ale czeka nas może jeszcze jakaś, nie wiem, rozgrywka koop na streamach, nie wiem, jeszcze zobaczymy. W każdym razie to było na tyle z tej głównej serii z kampanii Outriders, więc nie wiem, mam nadzieję, że wam się podobała. Piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądziliście. No i w sumie tyle, ja się z wami żegnam, no i do jutra.